Witam wszystkich. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać scyzoryk marki Wenger. Jest to scyzoryk z serii Evolution. Model... No właśnie, nie jestem pewny, bo dosyć dawno go kupowałem. I tego scyzoryka już właściwie nie ma, bo Wenger został wchłonięty przez Victorinoxa. Jest to najprawdopodobniej model ST. Oznaczenie ma kodowe 10.814. Scyzoryczek jest długości 85 mm, czyli takiej wielkości, jakie były Wengera. Porównam Wam do Victorinoxa. Victorinox ma 92 mm, czyli jest troszeczkę mniejszy. To jest trzyrzędowy scyzoryk, czyli jakby ma trzy tutaj warstwy. No ten akurat model Explorer ma cztery warstwy. Też będzie teścik. Tak wygląda ten scyzoryczek. Ładna flaga, tak, Szwajcaria. Co ciekawe, ten model ma rękojeści, okładziny tych rękojeści nie są plastikowe, tylko to jest takie jakby tworzywo gumowane. Ma za zadanie lepsze trzymanie tego scyzoryka. To ma takie jeszcze wyżłobienia, tak? Powodujące, że się lepiej to trzyma, tak? Bardziej ergonomiczne. No i zacznijmy od ostrza, czyli główna część, tak? Tutaj właśnie trzymamy sobie palec, możemy sobie położyć i wygodniej niby to się tym operuje. Faktycznie jest to całkiem dobrze pomyślane. Główna. Jest w takim kształcie. Porównam Wam do Victorinoxa. Jest kompletnie inna, tak? Z reguły scyzoryki i Wengera, i Victorinoxa mają taki kształt głowni. Tu jest głownia w kształcie, no, kompletnie innym, tak? Tu mamy ten czubeczek taki ścięty, tak? Bardziej. A tutaj, no, ten czubeczek jest, powiem Wam, taka igiełka, że czasami można sobie właśnie, on się może przydać do takich prac właśnie, gdzie potrzebujemy takiego spiczastego ostrza. I mnie, szczerze mówiąc, to ostrze bardziej chyba odpowiada od tego ostrza w takim kształcie. Scyzoryczek, może jeszcze pokażmy, co tu jest napisane na niech złapie ostrość. Wenger, Delamont, Switzer, Stainless, tak? Złapie czy nie złapie tej ostrości? O! No z drugiej strony oczywiście Wenger. Ostrze, bardzo ostre. Pokażę Wam dla przykładu. A dawno nie było ostrzone. Przez podwójny papier idzie. Także jest naprawdę ostre. Może się troszeczkę teraz stępiło od nowości, było super ostre. Czyli tak, mamy główne ostrze plus, oczywiście standardowo, jak w każdym szwajcarskim scyzoryku, otwieracz do kapsli, płaski śrubokręt. Z drugiej strony, schowamy ostrze na razie i to... Z drugiej strony otwieracz do puszek. Ten otwieracz mi bardziej odpowiada niż otwieracz, który jest zastosowany w Victorinoxie. Lepiej się sprawdza. Pokażę Wam. Pokazywałem Wam, gdy robiłem teścik i opis Victorinoxa. Niech sobie przypomnę, tutaj gdzieś mam, chyba nie mam. Czy mam? No. Victorinoxa z blokowanym ostrzem. Victorinox Scout. Także jest to bardziej mi odpowiada. Czubeczek ostry, może sobie coś tam zrobić, jeżeli potrzeba. Otwieracz do puszek. Dobrze się sprawdza.
Czyli mamy to, plus oczywiście jak standardowo większość nożyczki. O nożyczkach też już mówiłem przy opisie scyzoryka Wengera Scouta, także nie będę się powtarzał. Chowamy. I to byłoby na koniec, nie. Pilniczek plus taka końcóweczka, tak, ścięta do, mająca zastępować krzyżakowy śrubokręt, nie do końca mi pasuje, nie do końca spełnia swoją rolę, nie do wszystkich pasuje śrubok, też mówiłem przy opisie Wengera Scouta, ale fajnie, że jest pilniczek, pilniczek się przydaje. Czyli tak, to mamy raz, to mamy dwa, otwieracz do kapsli, otwieracz do puszek, tak, plus oczywiście nożyczki. Dobra, możemy schować. Na samej górze jest kółeczko standardowo, tak, jak w każdym Szwajcarze, plus korkociąg. Korkociąg się przydaje do wiadomych celów i do jakichś innych też, co sobie możemy wymyśleć. Plus szpikulec, też go bardziej dokładnie omawiałem przy i porównywałem do szpikulca, jaki jest w Victorinoxie przy Wengerze Scoucie. To mamy to. Oczywiście standardowo wykałaczki, pinceta plus wykałaczka. I to byłoby wszystko. Co ciekawe, te okładziny z jednej strony są fajne, bo są takie gumowane i spełniają dobrze swoją rolę, jeżeli chodzi właśnie o otrzymanie. W mokrych nawet rękach się to nie wyślizgnie nożyk. Ostrze nie jest blokowane. Ostrze normalnie standardowo się trzyma. Natomiast, jeżeli chodzi do tych wykładzin, zobaczcie, jak one mi się zniszczyły. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, mam nadzieję, że tak. Był taki moment, że nosiłem je, może nie z kluczami, ale z jakimiś innymi rzeczami w kieszeni, które były tam w jakiś sposób, no może nie ostre, to były jakieś metalowe rzeczy, nawet nie pamiętam, co to było. Może czasami mi się zdarzyło klucze włożyć i zobaczcie, co się zrobiło. Po prostu brzydko to wygląda. To niczym nie przeszkadza w użytkowaniu tego scyzoryka, natomiast nie wygląda to, nie wygląda to jak nowy, tak? Jest to taki mocno podniszczony. I to jest minus tych okładzin. Tutaj mamy napis Wenger, tak jak w tym skaucie. Ale też już się wytarł mocno. Także generalnie ja z tego scyzoryczka byłem zadowolony. Na razie go sobie zamieniłem na Victorinoxa jednak Explorera. Victorinox Explorer ma więcej funkcji. Przy opisie powiem, co i jak. Na razie zdecydowałem się zamienić. Czy będę bardziej zadowolony z tego Victorinoxa? Zobaczymy. Na razie powędrował do mnie do szuflady. Nożyk kosztował coś koło 105 zł, o ile dobrze pamiętam. Może 115, może 110, coś koło 105-115 zł. Kupiony wtedy na sklepie broń.pl, czyli Colterze. Swoją funkcję spełnił, kilka lat go używałem. Chyba za 4 albo z 5 lat go miałem. I najbardziej mi się w tym nożyku podoba to ostrze. Jest fajniejsze naprawdę niż w Victorinoxie. Przynajmniej dla mnie. Nożyka już nie dostaniemy, już chyba nawet nie jest... Nie mogłem go znaleźć, tego typu modelu, nawet pod marką Victorinoxa. Także nie wiem, chyba już zaprzestali po prostu produkcji tej wersji scyzoryka. Także gwoli ciekawości, bo już go chyba raczej nikt nie dostanie.
Dziękuję za uwagę. Jeżeli komuś się przyda taki filmik, to fajnie. Do zobaczenia do następnych filmów.